Witajcie, dzisiaj zajmiemy się podklejaniem pod sufitki w samochodzie. Zobaczcie, obwiesiło się calutki materiał, odkleił się. Początkowo chciałem to zdemontować, całą tą podsufitkę i zrobić to jak się należy, ale stwierdziłem, że chwilowo nie mam na to czasu, a zaczęła mnie denerwować już ta podsufitka. Tak więc spróbuję to zrobić tak jak inni magicy to robią, czyli psiknąć kleju poprzez te otwory. Tak to wygląda. Zdemontowałem tutaj lampkę z tyłu, później jeszcze może zdemontuję stamtąd, żeby napsikać od tamtej strony i spróbuję to podkleić bez rozbierania. Wypadałoby to zdjąć i oczyścić z tamtej starej gąbki, ale jest to strasznie dużo roboty, no i podejrzewam, że ten materiał już by się nie nadał. Trzeba by było zainwestować w nowy materiał, ale niestety chodzi tu o to, żeby to zrobić jak najtańszym kosztem i jak najmniejszym nakładem pracy. Tak więc spróbujemy sobie psiknąć takim klejem, którego tutaj widzicie. Jest to jakiś klej tapicerski do przyklejania różnych materiałów. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Powiem wam tak, jeśli chcecie sobie zniszczyć podsufitkę do reszty, to ten sposób jest idealny, bo za bardzo to nie chcę trzymać, a klej, który aplikujemy, widać to? Widać. Który aplikujemy, przesiąkuje tak naprawdę na drugą stronę i zobaczcie, są mega plamy, które na pewno już nie zginą, bo ten klej jest na bazie jakiegoś bopremu czy czegoś takiego. Tak więc zostanie to wszystko takie łaciate, a trzymać jak nie trzymać, nie trzymało tak nie trzyma, no ewentualnie tutaj mi się udało to jakoś przykleić i się trzyma, a tutaj odchodzi dalej od tej gąbki, która się znajduje na tej całej dekturze. Tak więc jedynym sposobem, którym można to w miarę dobrze zrobić, jest niestety zerwać to wszystko, oskrobać do gołego twardego materiału i wtedy ponownie to nakleić, oczywiście nie ten stary materiał, który był, tylko już nowy. To rozwiązanie jest chwilowe i tak naprawdę na sztukę zrobione. Nie ma tutaj ani estetyki, ani tak naprawdę porządnego wykonania. Wydaje mi się, że to za jakiś czas spadnie na nowo. Tak więc nie wierzcie w to, że da się w ten sposób tą podsufitkę jakoś uratować, bo widzicie sami, co tutaj wychodzi. Tak będzie wyglądała wasza podsufitka. Minęło jakieś pół godziny, czekałem, czy to faktycznie zginie, ale niestety pozostaje i jeszcze tutaj nie chce się trzymać. Co prawda nad głową już nie wisi, ale do jakiegoś fajnego wyglądu to daleko. Tak więc weźcie to pod uwagę, jeżeli będziecie to naprawiać. Zastanówcie się, czy warto, czy nie lepiej wziąć to od razu, wszystko wywalić i zrobić porządnie. Co prawda tutaj ten naprawa tej podsufitki zajęła mi jakieś 10 minut, tak więc no, efekt jest odpowiedni do czasu, jaki tutaj poświęciłem, ale można tutaj sobie po prostu pogorszyć niż polepszyć wyglądem oczywiście. Nie wiem, być może gdyby ten materiał odkleił i oczyścił z tamtej pianki, to by jeszcze go mógł ponownie nakleić, ale z tego co czytałem i wszyscy tutaj specjaliści mówili, to najlepiej dać tutaj nowy materiał sufitowy do takich podsufitek. Dobra, ja to sobie zostawię w ten sposób, na głowę nie leci, no ale to wygląda makabrycznie. Tak więc jeżeli będziecie to robić, weźcie to pod uwagę, bo w sieci, na YouTubie oglądałem mnóstwo takich filmików i wszyscy tak to zachwalali, że elegancko poszło, plamy poginęły. Niestety u mnie te plamy nie zginęły. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć.